Hello, ziomeczki. Dzień doberek. Cześć dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim filmem, w którym opowiemy o tym, dlaczego nasze musy to absolutny mus. Więc jeśli chcecie wiedzieć, co w nich jest i dlaczego są takie fantastyczne, to zostańcie z nami. Tadam, tadam. Wracamy. Kochani, więc dlaczego nasze musy to taki mus, a raczej powiedziałabym must have? I dla kogo są? Otóż są to produkty do każdego rodzaju skóry. Więc nieważne, czy starsza, czy młodsza, czy wręcz dziecięca. Czy sucha, czy bardziej taka tłustawa. Mieszana, tak, albo tłustawa. Te musy naprawdę dadzą radę. Dlaczego? Zobaczcie, jaką on ma fantastyczną konsystencję. Tu mamy takiego jednego testowego. On już jest taki trochę wymiziany. Zobaczcie, jaką ma piękną konsystencję. Jaki on jest gęsty. O. Czyli nic się nie wylewa, nic się nie tak? leje. Jak z bitą śmietaną. Mus jest bardzo treściwy, a jednocześnie wspaniale się wchłania. Tak, i można go naprawdę, widzicie, sporo go nałożyłam i on się wchłonie totalnie do zera. Nic nie zostanie. Zostanie tylko taka przyjemna, delikatna, bardzo elastyczna i o pięknym kolorycie skóra. Tak, zregenerowana i mocno nawilżona. Poczujecie naprawdę dużą ulgę, jeżeli nawet macie takie problemy idące w stronę atopowych różnych problemów, czy maksymalnego przesuszenia tej skóry, to pokochacie te musy właśnie za ten efekt takiej turboelastyczności i wspaniałego nawilżenia. I tego, że nie zostawiają tłustej warstwy i wkłaniają się naprawdę do suchej skóry, która jest przy tym mięciutka i zregenerowana. No i jeszcze jest mała niespodzianka, bo na tej skórze, poza tym, że ona jest piękna i elastyczna, po pierwsze poczujecie wspaniały zapach. Opowiemy Wam, bo jak widzicie są ich trzy odmiany, one mają taki sam skład, a różnią się między sobą zapachem. Za chwilę opowiemy, co w tych zapachach jest takiego wyjątkowego. Natomiast drugą rzeczą, która może Was zaskoczyć, jest to, że dają fantastyczny glow i dają delikatną poświatę na skórze, ponieważ... Tak, takie drobinki tutaj są schowane. Takie drobinki, które pięknie opalizują. Oczywiście nie jest to nachalne, tylko jest to bardzo delikatne. To nie brokat. Ani wesele, ani Swarovski, tylko delikatne rozświetlenie. Rozświetlenie drobinkami miki. Więc rzeczywiście pięknie wygląda to, w szczególności teraz na opalonej skórze, ale również w sezonie zimowym, karnawałowym, kiedy jesteśmy w tym takim środkowym okresie zimy i nasza skóra już nie wygląda zbyt dufne, ale jeśli chcecie fajną kieckę ubrać i pokazać plecy czy dekolt, to jest absolutny must have, bo skóra będzie zregenerowana, będzie pięknie rozświetlona i będzie pięknie odbijała światło tymi drobinkami. No więc właśnie, co daje ten efekt? Co daje ten efekt? Powiedz, kotku, co masz w środku? Słuchajcie, w tym musie połączyłyśmy bardzo konkretne masła i oleje z bardzo fajnymi nawilżaczami. I to jest właściwie sekret tego musu, bo to sprawia, że ta skóra rzeczywiście jest wspaniale elastyczna, jednocześnie bardzo szybko ten mus się wchłania, nie zostawiając tłustej powłoki, czyli ten tłuszcz cały schodzi w głębie skóry, zamiast po prostu robić nam przykrość na wierzchu. Tak, i brudzić ciuchy i zostawiać taką warstwę, którą mam wrażenie, że wszędzie się później na to obtłuszczamy wszystko dookoła. No dobra, więc w środku jest masło shea. Masło mango. Olej chia. Olej ryżowy. Olej babasu. Kwas hialuronowy. Witamina E. No i drobinki miki, czyli taki golden dust, taki złoty piaseczek, który pięknie, punktowo widać, gdy zaświeci słońce. To naprawdę daje cudownie, taki magiczny efekt wręcz. Te składniki nie tylko super nawilżają skórę, ale również ją bardzo mocno ujędrniają. Mówi się o tych olejach również, że są to oleje SPF. Oczywiście tutaj nie ma żadnego filtra oznaczonego, natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że one też
wspomagają ochronę przeciwsłoneczną. Ale ja uważam, że najważniejsze to jest też to, że one po opalaniu fantastycznie regenerują skórę. Otóż to. No dobra. Przechodzimy do zapachów. Owszem. Ja zacznę od tego, co nam tutaj teraz, bo się posmarowałam i nam tutaj pięknie pachnie. Wild Forest to jest zapach, który skomponowała Ela. I to jest zapach z historią miłosną w tle. Ja lubię miłosne historie. I to jest zapach, słuchajcie, który nam towarzyszył. Ta historia towarzyszyła nam podczas tworzenia naszej marki, dlatego wiecie że... co? Ta historia to towarzyszyła mi przez całe życie, więc trudno, żeby jej nie było w naszej marce. I to jest historia, którą znacie pewnie z sagi pana Sapkowskiego, a może z gry Wiedźmin, a może poznaliście z serialu na Netflixie. Oczywiście chodzi tutaj o zapach bzu i agrestu. I to połączenie to jest ten magiczny zapach, którym pachniała Yennefer, czyli ta cudowna kobieta, która okręciła sobie Wiedźmina wokół palca. Była niesamowitą, sprawczą, mądrą i piękną kobietą, dlatego towarzyszyła nam ona jako Yennefer w trakcie tworzenia Skygirl, no bo miała wszystkie cechy, które Skygirl mieć powinna. I cudownymi zbiegami okoliczności, które nie były zbiegami okoliczności. To już bo wiemy. Generalnie wiemy, że nie ma zbiegów okoliczności. Wszystko się układa tak, jak ma być. Ten zapach jest w naszej kolekcji i absolutnie go kochamy. I to jest zapach, to jest taki zapach, który pokochają te z Was, które nie lubią bardzo nachalnych zapachów, a takich mocnych, intensywnych. Tak, ale albo ani jakoś zbyt słodkich, czy jakichś cytrusowych, że one nie mogą być zbyt oczywiste. Tak, bo ten zapach jest bardzo świeży, bardzo delikatny, a jednocześnie ma swój charakter. I jest na pewno zauważalny. Dla mnie to jest taki zapach, słuchajcie, wolności i wiatru we włosach. Tak. To jest tak, jakbyście biegły przez łąkę chwilę po deszczu letnim. Tak, albo nie wiem, jechały na jakimś konno przez jakiś wspaniały, cudowny las. Dlatego nazwałyśmy go też właśnie tak. Wild Forest. Dziki las, bo rzeczywiście ma taką energię dzikiego lasu i tajemnicy z tym związanej. No, bardzo, bardzo go lubimy. Jest najdelikatniejszym i najbardziej subtelnym z tych trzech naszych propozycji. Drugą propozycją za to jest energetyczna bomba, którą... To jest śmiech. Tak, to jest śmiech od razu na twarzy, bo po prostu ten zapach wywołuje bardzo jednoznaczne skojarzenia. Sweet Life. Nie bez powodu się tak nazywa. Nie mogłyśmy go nazwać inaczej, jak go powąchałyśmy. Słuchajcie, zapach to słodkie czerwone owoce, takie bardzo letnie, radosne poziomki, truskawki, maliny, połączony z czymś bardzo nieoczywistym, bo znowu dodałyśmy tutaj nutkę cassis, czyli liści czarnej porzeczki. Ona jest taka zielona, ona daje, przełamuje tą słodkość tego zapachu i wprowadza znowu taką nutkę tajemnicy, więc zapach jest bardzo radosny, bardzo energetyczny, ale również czysty. Tak, ale również nieoczywisty. Więc kochają go takie radosne, kolorowe dziewczyny. Tak. Takie, które po prostu są soczyste całe ze sobą i w sobie. Ale uwielbiają go też młodsze Skygirls. Ja mam 9-letnią córkę, Wiki, buziaki, bardzo Cię pozdrawiam. I za każdym razem, kiedy ja w łazience sięgam po Sweet Life, mówię, mamo, ale masz swoje kremy do ciała. Zostaw mój księżniczkowy zapach. Tak, Wiki tak, mówi na to księżniczkowy. Kiedyś go tak nazwałam. Księżniczkowy. Tak, no właśnie to jest to, że ten zapach ma w sobie tyle energii i tyle takiej pozytywności, radości, że rzeczywiście kochają go te młodsze Skygirls. My również go kochamy, bo to jest rzeczywiście taka dawka energii, która zarówno w lecie będzie świetnie się komponowała z rzeczywistością, która jest na zewnątrz, jak i w zimie, jak go użyjecie, to przypomni Wam te wszystkie cudowne momenty. Szaleństwa. Dokładnie. Trzeci zapach to Just Say Yes. Nie bez powodu się tak nazywa. O, tak. Słuchajcie, ten zapach tworzyła Ola. Jest to jej ulubiony zapach, choć powiem Wam szczerze, że mój aktualnie również. Ja też go uwielbiam. Jest to zapach pełen zmysłowości. Jest na maksa sensualny. Kobiecości. Taka kwintesencja kobiecości. Takich dziewczyn, które po prostu mówią o życiu tak. Tak, i nie boją się sięgać po to, na co mają ochotę.
Co jest tutaj w środku? W środku znajdziecie jaśmin i czarny opium. Czyli nie ma tej duszności jaśminowej, bo często produkty, ja kocham zapach jaśminu, ale on jest często zbyt taki duszący. Przytłaczający. Więc podkręcenie go tą odrobiną opium, którą możecie kojarzyć w perfumaryjnych zapachach. I w Saint Laurent ma takie piękne czarne wersje. I on właśnie ma taką nutę bardzo poważnych perfum. Takiego pieprzu w tym słodkim jaśminie. Czegoś takiego zaskakującego, takiego lekko niepokojącego, takiego, wiecie, ekscytującego. Więc Just Say Yes to ukochany zapach dorosłych i świadomych siebie kobiet. Idealny na randkę. Słuchajcie, ten zapach również kochają panowie kupować dla swoich wybranek. Bo zawsze też mówimy im, słuchaj, to jest wspaniała karta przetargowa i negocjacyjna, no bo zadajesz jakieś pytanie, po czym od razu sugerujesz odpowiedź. Just say yes. To jest też świetny zapach, teraz zaczyna się sezon ślubów i wesel, więc każda panna młoda. I nie tylko chodzi o nazwę tego zapachu, bo ta nazwa wynika z tego, jakie on przywołuje skojarzenia i jaką daje energię w momencie, kiedy czujemy go, więc to faktycznie jest dobry. Skłania do mówienia, nie, tak. To jest dobre połączenie. Poza tym ślubnie on też pięknie wygląda dzięki tym drobinkom. Wspaniale pielęgnuje się na skórze, więc rzeczywiście wygląda się w nim jak gwiazda. No i te nasze trzy propozycje zapachowe. Oczywiście każdy wybiera sobie coś, co lubi. Ja szczerze bardzo lubię mieć trzy w łazience i używam ich w zależności od nastroju. Ale powiemy Wam jeszcze o takich funkcjonalnych rzeczach, ponieważ na przykład, dlaczego mówiłam, że ten mus mogą też stosować dzieci? No na przykładzie naszych własnych doświadczeń, albo też znajomych, którzy mają takie, wiecie, takie dzieci, co no już nie są takimi bejbaskami, co to tam je ogarniamy i myjemy, tylko są rozbrykanymi, małymi po prostu petardami energetycznymi, tak, których wszędzie pełno. I jeszcze chcą być samodzielne, a przynajmniej no powinny być na zasadzie, żeby zacząć ogarniać swoją higienę i zarządzanie sobą pod prysznicem i tym, co potem. I na przykład Sweet Life jest tak angażujący, że te wszystkie młode dziewczyny bardzo chętnie go stosują, mimo że często nie lubią się smarować, bo to im daje dużo przyjemności przy samym procesie wykonywania tego, nakładania tego musu, no bo są te drobinki i tak pachnie księżniczkowo. No właśnie, jednak dzieci często bardzo mają tą przesuszoną, mocną skórę. Czasami jak patrzyłam, jak moja córeczka była młodsza, to rzeczywiście taki papier ścierny na nogach, więc to naprawdę bardzo dobrze robi i super regeneruje i jeszcze daje dzieciom bardzo dużo przyjemności. No i oczywiście wszystkie osoby, które mają w ogóle wysuszoną i podrażnioną skórę, będą z niego zadowolone, ale też ci, co są leniwcami do smarowania. W sensie nie lubią się smarować. I ja wiem, są tacy i są takie kobiety. I mamy też parę takich klientek, które mówią, że kochają nasze musy dlatego, że one nie cierpią się smarować, a nasz jest tak odżywczy, że wystarczy, że się posmaruje co drugi prysznic i jest wystarczająco nawilżona skóra. No plus oczywiście te musy będą kochać miłośnicy pięknych zapachów i to jeszcze takich, którzy się długo utrzymują, bo weźcie pod uwagę to, że w lecie stosowanie perfum jest trudną sprawą, bo tak, perfumy mają alkohol. I zbyt ostry jest ten zapach, jeśli jest poza tym, wysoka temperatura. Tak, poza tym one bezpośrednio stosowane na skórę mogą ją podrażnić w upale, więc tak. Ten mus jest naprawdę, te trzy wersje zapachowe musów są naprawdę świetne tymi opcjami, bo ten zapach zostanie z Wami na długo, będzie z Wami cały dzień. No i co jest fajne, to z naszych doświadczeń, a byłyśmy na paru konwentach tatuaży, wiemy, że kochają te musy wszyscy, którzy kochają tatuaże i mają pięknie przyozdobione ciała, ponieważ skład tych musów bardzo regeneruje wytatuowaną skórę i te tatuaże nabierają głębi i koloru. Tak? Jeśli są kolorowe, to te kolory ożywają. Mika w nich zawarta wręcz podkreśla. Tak, podbija daje cudowny glow, więc naprawdę nawet wytatuowani, bardzo dorośli panowie kochają Sweet Life. Tak, albo White Forest, bo faktycznie te ich dziary super, super się eksponują. No a każdy, kto ma tatuaże, wie, że o tą skórę trzeba dbać z większą jeszcze starannością. Więc jeśli kochacie kolorowe obrazki na waszych ciałach, to pamiętajcie, że nasze musy będą idealnie podkreślać te piękne rzeczy, które nosicie na sobie.
I ja Wam mogę zdradzić jeszcze taką krótką, podać Wam takiego tipa, że te musy też świetnie się sprawdzają w masażu. I wiecie, jak dobrze dobierzecie zapach, to jest przyjemność dla masowanego i masującego. Tak, w dużym skrócie, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to naprawdę może być bardzo przyjemny sposób na zregenerowanie skóry i spędzenie razem czasu. Tak, tak, tak polecam, potwierdzam. Słuchajcie, nasze musy polecają się Wam na piękne, wakacyjne, romantyczne wieczory. I rześkie, sweet life'owe poranki. Pamiętajcie o nich. Życzymy Wam cudownych wakacji. Fajnych doznań w smarowaniu i byciu smarowanym. No i subskrybujcie nasz kanał. Zostańcie z nami. Do zobaczenia. Pa! Pa.